After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. See Hernandez. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights, baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii Zagrajmy w GTA San Andreas Single Player. Tak, wiele osób o tą serię prosiło, a że nie mam jednak czasu, żeby nagrywać tyle sampów, ile byście chcieli, pomyślałem, że właśnie mógłbym nagrać tego single playera. GTA San Andreas, tak fajnie, dobra. Zobaczę sobie jeszcze szybko opcje, dźwięk. Dobra, takie chyba mogą być. Okej, okay, no i pierwsze co mamy zrobić to wsiąść na rower. Na BMX-o. Dobra. Aby pedałować, przytrzymaj W. No co wy nie, powiecie? Przytrzymaj W, no to mam. Dobra, ale możemy robić Willy. Nie, nie dostaniemy kasy. I stopi, tak? Naciśnij S, aby zahamować albo cofnąć, jeśli rower się zatrzymał. W ogóle, balasi. Dobra. Aby balansować ciałem na rowerze, naciśnij w górę lub w dół, czyli strzałki, tak? Dobra, trzeba stąd uciekać, bo oni nas... Fuck. Zaraz zaczną nawalać do nas. Jak widzieliście w filmiku w cutscence pierwszej, cały ten porucznik, ten Penny, tak, wywalił nas tutaj. Od razu oskarżył nas, w sumie zastraszył nas oskarżeniem o zabicie policjanta. No i będziemy musieli dla niego misje robić. Niektóre, tak, dobra.
No, jak widzicie, jest tu motyw wracania do swoich korzeni, tak? Bo tutaj się kiedyś wychowywał Karl. Ja, ale Willy, dobra. Wychowywał się właśnie w tym domu. To był chyba dom jego matki. No i teraz powrócił po jakimś czasie. Dobra, wchodzimy do domu. Picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh, my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Tak, to bardzo fajne miejsce do spotkania na cmentarzu. No w sumie w tych okolicznościach to okej, okay, aczkolwiek... brat CJ mógł się spotkać z nim nawet tutaj. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. No, idziemy poznać brata i siostrę. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. No i dobra. Spotkaliśmy się już z bratem. No i kolejna zasadzka. Okej. Dobra, bierzemy szybko rower i uciekamy, tak? Będziemy uciekać szybko. Dobra. To było... Aha, już wiem, już wiem. Trzeba nawalać po tym. Przecież następnie może poskakiwać. Aha, no w sumie, lol, możemy skakać na rowerze, śmiesznie. Tu bal... Spoko, da, spoko, że nas już balasi tu gonią. Kurde, kurde, nie o to chodziło. Karl, jedź szybko, 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 no kurde, nie, denerwuje mnie trochę to sterowanie w tej chwili. Ponieważ musimy nawalać... tym klawiszem. Dobra, szybko, uciekamy. Trzymam się blisko Sweeta, tylko że on już gdzieś pognał szybko, tak. Na tyle, że go nie mogłem dogonić. Dobra, szybko, szybko. Dawaj.
Ty. Fuck. Dobra, dojechaliśmy. No to się rozdzielamy. Dobra, teraz jedziemy za Smokiem, tak? Dobra, szybko, 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 szybko. Nie gonią nas? O, spoko. Sam jesteś tylko problemem, zamknij ryj. Dobra, jedziemy dalej. Dawać, dawać. O fuck. Dobra, spoko. Nie sprawiło nam to już. Po co w ogóle wróciłeś? Dobra, widzę, że Smoke nas tutaj za bardzo tak nie chce. Umiejętność jazdy na rowerze zwiększona, czyli no tak, te pierwsze kilka odcinków będzie po prostu, będziemy uczyć się podstaw, jak to wszystko tutaj się kręci, jak to funkcjonuje, jakieś poznawanie właśnie tajników różnych oraz postaci. Kurde, Big Smoke, nie wjeżdżaj na mnie, bo mnie tym denerwujesz. Dobra, nawalamy po W. Fuck, naprawdę mi się źle nawala po tym W, żeby szybciej jechać. Będę musiał coś z tym zmienić najwyżej. Chociaż misji rowerowych chyba już tak nie będzie za bardzo. No i dobra, już jesteśmy w sumie na tej głównej ulicy prowadzącej na nasze osiedle, ale... Aha. Się dziwiłem, co się... Ja się właśnie zastanawiałem, co się dzieje. A to te... Nubskie balasy już do nas. Jezu. Nie, ale jestem słaby w tą grę. Tak, wjedź we mnie jeszcze rowerem. Tutaj już nasi powinni czekać i ich zniszczyć za chwilę. Tak w ogóle policja w tej grze. Strzelają do nas i... Sam sobie, sam jesteś czornuchem. Ryder, dobra. Wiemy, jak on się nazywa już. Przypomnieliśmy sobie. Dobra, dawać. Ryder sobie Willy robi. Dobra, dobra, dawać. Nie gadamy, działamy. Kup sobie jakieś łochy i wdepnij do fryzjera. Wstydź się z tobą pokazywać. No. No, a wy co w jakichś zielonych gównach chodzicie? Dobra, możesz zapisać z tej gry, dobra. Misja wykonana, szacunek na plusie. Zostawiamy rower. Dobra, zostawimy sobie rower, może się kiedyś przyda w garażu. Tak jak wiecie, w garażu można zostawiać pojazdy, które się zapiszą po prostu podczas zapisywania gry. No, te samochody, które na przykład zostawimy sobie tu przy wjeździe, najczęściej znikną. A te, które zostawimy w garażu, po prostu tam zostaną i będziemy mieć je do dyspozycji. Aby zapisać, wejść na ikonę dyskietki, to wiem, spoko. Spowoduje przesunięcie czasu o 6 godzin, no tak, tak, okej. No i dobra. Jak widzicie, ja już tutaj mam trochę zapisów. Niektóre dosyć stare, niektóre jakieś nowsze, przynajmniej z tego roku. Zapiszemy sobie na zapisie 6. Nie, dobra, na ostatnim. Tak. Okej. No i dobra. Co my możemy zrobić? Rozejrzyjmy się może na początek po domu. Tutaj nie możemy wejść, nigdzie nie ma interakcji z drzwiami. Tu też nie. Tu mamy aparat. Dobra, weźmiemy sobie. Możemy przybliżać. Aż taki zoom. Oddalać. Dobra. No i robić zdjęcia, wiadomo. Aż zrobimy. Okej. Zdjęcie zrobione, Karol fotograf atakuje. Tu możemy zmienić ubranie, jednak nie będziemy na razie tam iść, ponieważ po prostu nie mamy innych ubrań do zmiany. Tam znaleźć, no co wy nie powiecie. Okej, okay. Odbierzemy komórkę, pewnie ten Penny. No nie, sweet. Uhu, spalamy tłuszcz, biegając w kółko. Uhu. Fajna komórka, nie? Nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie komórki. A naprawdę, to były wielkie cegły.
Nie tak jak teraz, te smartfony. No i dobra, pierwsza misja w sumie taka u Ridera. Some piece of place he's paid no wrong hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Dobra. Chodźmy, Geju. Bitch. Hej, się pojawiam na wschodnim wybrzeżu. Dobra, jedziemy. Pokażę ci jazdę ze wschodniego wybrzeża, ale od razu mówię, że sam chciałeś. Dobra, zmienić widok z kamerą, ciśnij home. Dobra, wywalone. A będziemy sobie słuchać muzyki, może tej, co tutaj jest, czyli Radio Los Santos. Dobra, jedziemy tutaj na lewo. Tak się jeździ na wschodnim wybrzeżu, bitches. Dobra. Idziemy. Okej, okay. Zatrzymał nas. Po co ja mam iść do fryzjera? Ja bym sobie prędzej jakieś ciuchy kupił, bo w tym podkoszulku mi się na pewno nie będzie chciał biegać. Dobra. Wejdź na znacznik, aby się ostrzyć. Wejdź na znacznik, dobra. Ostrzygniemy się. Tutaj mnie rozwalają te fryzury, które możemy sobie zrobić, chociaż nie mamy włosów. Afro na przykład. Wycinka Loki Jerry. Lewy shift, podgląd, okej. Okay. Co to jest płaska góra? No to mu doda włosów. Nie, nie chcę czegoś takiego nad mnie nie stać. Afro i brudka? To już wygląda lepiej. Ale zaraz zobaczymy, nie chcę chyba wszystkiego wydawać na początku. Na fryzjera. What the fuck, nie, czegoś takiego nie chcę. Samo afro kosztuje 150. Czy takie afro później będziemy mieć blond afro, które już śmiesznie wygląda. Co to ma być, wysokie czoło? Nie. Ja chcę coś innego. Co my możemy jeszcze zrobić? Wycinka, płaska góra, afro, Cezary Broda. Cezary Broda? Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Dobra. A niech będzie. Niech będzie, niech doda sobie brodę. Idzie do fryzjera, tak? I ogolony i nagle wychodzi z brodą. Spoko. Ale co tam, takie uproszczenia mogą być w takiej grze. Wyglądasz jak przyklast. Co oni robią? Aha. My tu malujemy tak graffiti, a oni nam zamalowują to. Okej. Okej, dobra, lecimy. Dawać, dawać. Jeśli nie będziesz jeść, zaczniesz trać wagę. W końcu energię czerwony, jak to proszę, zyskujesz energię, ale jeśli spożyjesz za dużo, zrobisz się gruby. Mam dziwny pomysł, żeby zrobić grubego CJ-a w afro. Albo obejrzeć statystyki, naciśnij tab. Dobra. I wchodzimy do pizzerii. Co my? Wejdź na znacznik, aby kupić pizzę. No i no to dzięki. Nie, przyszedłem tu po coś innego. To dobra, dawaj to. Tyle. Co ty zrobisz, Ryder? Co ty tu? Aha, już z pistoletem sobie wychodzi do knajpy z pistoletem od razu. Co go wyśmiał? Ja jestem mięczak, jak to zaczął uciekać, jak typek zaczął z shotguna do nas nawalać. Ty, można go zabić? W sumie? Zastanawiam się, czy... Czy możemy go zabić w ten sposób, bo to w sampie działało. Czekajcie, kurde, aż sobie jeszcze ściszę. Nie wiem, jak to będzie na nagraniu, ale wolę chyba tak. To do nas strzela.
Jakiś walony balas. Fuck. Dobra. Może zdobędziemy broń. Okej. Fuck. No, głupie boty. Bierzemy shotguna i załatwiamy sami sprawę z głupim balasem. Wal się. Fuck. Więcej balasów. Oh shit. Dobra. Jeden pad. I drugi pad. Ten skill. Widzieliście takiego pięknego headshota? A tu policja obok. Spoko. Jedziemy. Kończymy tę misję. Odwieź Rydera do domu. Spoko. Nie ma problemu. Tędy. Tak? Tędy. No. Okej. Czy tu się przejeżdżało? Nie. Kurde, nie pamiętam jeszcze tych terenów. Muszę sobie poprzypominać te tereny. Ogólne właśnie Los Santos i inne. Dobra, tak, możecie pisać w komentarzach, że nie potrafię jeździć, ale tak mi się jakoś dobrze jeździ. No i dobra, kończymy tym akcentem, tak, zabijaniem tych dwóch typów, tą misję. Okej, a ty wracaj z tą pończochą na ryju do domu. Okej. Misja wykonana, zyskaliśmy szacunek. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Tutaj sobie zapiszemy, żeby nie było. Big Smoke, tak, czyli Rider teraz. Zapiszemy sobie. No i w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z GTA San Andreas Single Player.